Niektóre osoby po nawróceniu mają tendencję do tego, żeby zmieniać swoje środowiska albo też zmieniać zawód, który wykonują. Niektórzy chcą nawet iść na studia teologiczne, dlatego bo czują jakieś zobowiązanie do tego, aby porzucić swoją wcześniejszą profesję, to co robiły, i ponieważ się nawróciły, powinny teraz iść i studiować teologię czy robić coś innego, chociaż nie zawsze mają do tego pasję. Kiedyś spotkałem taką osobę, studenta, który miał pasję do ekonomii. Był ekonomistą, ale poszedł na studia teologiczne, ponieważ się nawrócił i w jego zborze, w jego kościele była taka presja, żeby był kimś z wykształcenia, w sensie teologiem, pastorem, może jakimś liderem. Jednak jego pasja dana od Boga była w czymś innym. I takich osób już spotkałem kilkanaście w swoim życiu, które miały jedną pasję daną od Boga, czy to geografia, ekonomia, czy zupełnie coś innego, ale czuły taką presję, żeby iść w innym kierunku ze względu na to, że się nawróciły. I po części na ten temat mówi pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, od 17 wersetu. Czytamy tam takie słowa: niech zatem każdy postępuje tak, jak mu wyznaczył Pan, jak go powołał Bóg. Tej zasady się trzymam we wszystkich kościołach. Chodzi tu o to, że właśnie niektórzy ludzie, widząc szczególnie w Koryncie, po nawróceniu zostawiali jakieś swoje społeczne związki i odchodzili, żeby zrobić coś innego. Między innymi miało to miejsce w małżeństwach. Była taka tendencja, że skoro się nawróciłem i skoro moja żona jest osobą niewierzącą, powinienem zostawić ten związek i iść za Jezusem. Paweł mówi: nie, nie, zupełnie to tak nie działa. Powinieneś być naśladowcą Chrystusa właśnie w tym miejscu, w tym stanie społecznym, w jakim powołał cię Bóg. I dlatego dalej w 18 wersecie czytamy tak: ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Ktoś jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma znaczenia, podobnie jak jego brak. Liczy się przestrzeganie przykazań Bożych. Zatem ten fragment mówi, że to, w jakiej roli społecznej jesteś, nie ma dla Boga znaczenia. Znaczenie jest takie, czy wypełniasz Jego prawo, czy wypełniasz Jego wolę, czy też nie. To, czy ktoś był Żydem, czy poganinem, nie miało znaczenia. Znaczenie miało to, czy wypełnia Bożą wolę. Coś takiego było herezją dla Żydów, bo przecież obrzezanie było znakiem przymierza z Abrahamem. Było jednym ze znaków obok szabatu tego, że ktoś jest Żydem, że ktoś należy do narodu wybranego. Paweł natomiast mówi, to dla Boga jest zupełnie na dalszym planie. To nie ma znaczenia dla Boga. Dla Boga znaczenie ma to, czy ktoś wypełnia Bożą wolę. I dlatego Paweł powtarza to w 20 wersecie. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w którym został powołany. Nie chodzi tu o jakąś zmianę. Skoro stałeś się chrześcijaninem, musisz zmienić stanowisko, musisz zmienić jakąś swój społeczny status, ale powinieneś być naśladowcą Chrystusa w tej sytuacji, w której jesteś powołany. Ponieważ sytuacja społeczna, w której jesteś powołany, twoje związki społeczne nie mają znaczenia, tak jak to, czy jesteś naśladowcą Chrystusa. I Paweł, kontynuując ten temat, mówi: zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie martw się.
Chociaż jeśli masz możliwość stać się wolny, korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Zatem Paweł zwraca się do niewolników. Niewolnicy stanowili wtedy około 1/3 ludności Koryntu i prawdopodobnie sporą część kościoła. I Paweł mówi, słuchaj, jesteś niewolnikiem? Nie martw się, jeżeli masz możliwość podniesienia swojego statusu, jeżeli masz możliwość stania się wolnym, korzystaj z tego jak najbardziej. Ale to, że jesteś niewolnikiem, nie sprawia, że jesteś lepszy lub gorszy jako chrześcijanin. Dlaczego? Ponieważ do wolności zostałeś powołany w Panu. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Wyzwoleniec to wówczas była osoba, która została wyzwolona z jednej strony, ale też wybierała służyć Bogu, służyć swojemu mistrzowi dalej, często jako już wolny człowiek, ale też za pewną opłatą. Chciała być ta osoba często pod parasolem swojego mistrza, ale już jako wolny człowiek, już dobrowolnie. Dlatego Paweł mówi, słuchaj, jeżeli byłeś niewolnikiem, czy jesteś niewolnikiem, to pamiętaj, w Bogu jesteś wolnym człowiekiem. Bóg wyzwolił ciebie. I to wyzwolenie ma jeszcze podwójne znaczenie, ponieważ wyzwolenie też od grzechu. Zostałeś wyzwolony z tego grzechu, żeby być wolnym, by służyć samemu Bogu, samemu Stwórcy. I dalej Paweł mówi, podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. A więc człowiek, który jest wolny, tak naprawdę jest powołany do tego, aby służyć, aby być niewolnikiem Jezusa. My często myślimy o niewolnictwie w kategoriach Afryki, czy w kategoriach Ameryki, Stanów Zjednoczonych, gdzie niewolnicy byli bardzo często źle traktowani. Wówczas niewolnik to też, chociaż był niskim statusem w społeczeństwie rzymskim, to niektórzy niewolnicy, którzy byli w domostwach, mieli nawet wysokie właśnie stanowiska. I tutaj Paweł mówi o tym, że wolni są tak naprawdę niewolnikami Chrystusa, że są powołani do służby w Chrystusie. I tu przypomina się pewna piosenka, która mówi, musisz komuś służyć. Chcesz czy nie chcesz, zawsze komuś służysz. I albo będzie służyć Stwórcy, samemu Stwórcy, albo będzie służyć innym rzeczom albo innym ludziom. W rzeczywistości będzie służyć diabłu. I to jest twój wybór, tak naprawdę, jako stworzenia, czy chcesz służyć Bogu, czy chcesz służyć czemuś, co ciebie zniewala. I Paweł kontynuuje mówiąc, zostaliście kupieni za wysoką cenę, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Zatem znowu Paweł przenosi to na poziom grzechu. Zostaliście wykupieni za wysoką cenę, za cenę życia, śmierci Jezusa Chrystusa, za Jego cierpienie, za tą krew przelaną. To była ta cena. I jesteście wykupieni z tego grzechu, żeby być właśnie własnością samego Boga, własnością Jezusa Chrystusa. I dodatkowo Paweł mówi, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Zobaczcie, jak łatwo nam popadać w różne zniewolenia. Patrząc na obecną sytuację Polski, jak łatwo chrześcijanom wpadać w jedną lub w drugą narrację i zamiast widzieć Chrystusa, zamiast patrzeć na Chrystusa, to
patrzą na te grupy i na swoją afiliację z daną grupą, albo biorą udział w rzeczach, których Bóg by nie popierał, biorą udział w rzeczach, czy wypowiadają nawet słowa, których Bóg nigdy by nie popierał. Stają się wówczas niewolnikami jednej bądź drugiej ideologii, niewolnikami właśnie haseł, zamiast być niewolnikami Chrystusa. Tak łatwo właśnie nam popaść w taką lojalność grupową, za tym albo przeciwko czemuś. I zamiast być wolnymi w Chrystusie, stajemy się niewolnikami ludzi, niewolnikami ideologii, niewolnikami takiej lub innej opcji. Patrzmy na Jezusa. Bądźmy niewolnikami, bądźmy sługami tylko i wyłącznie Boga, nie zaś jakiejś grupy czy ideologii. Bo jeżeli będziemy szli za daną grupą czy ideologią, to prędzej czy później będziemy odchodzili od Boga. Jeżeli będziemy szli za Bogiem, to będziemy właśnie wykonywać Jego wolę. Tak jak jest powiedziane na początku o tym, że nie liczy się ten status społeczny, nie liczy się, w jakiej grupie jesteś, nie liczy się to wszystko, liczy się tylko to, czy wypełniasz wolę Boga. I dlatego Paweł ostrzega Koryntian tutaj, mówiąc: nie bądźcie niewolnikami ludzi. Jezus wykupił was drogą ceną. Jezus był umęczony i umarł i zmartwychwstał, żebyście byli wyzwoleni właśnie z tego ludzkiego zniewolenia, a żebyście mogli mu służyć. Bo musisz komuś służyć. Chcesz czy nie chcesz, zawsze musisz komuś służyć. I oby to był właśnie Stwórca. I dlatego Paweł po raz trzeci też w tym fragmencie, w tym krótkim fragmencie mówi: bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w którym został powołany. Tam, gdzie jesteś powołany, tam, gdzie powołał cię Bóg, tam służ Bogu. Nie musisz wychodzić z tego, nie musisz wychodzić z tego małżeństwa. Właśnie Paweł mówi, że nie powinieneś wręcz wychodzić z pewnych relacji, powinieneś w nich być, ale powinieneś w tych relacjach, w tych związkach być światłem samego Boga, być światłością świata. Tam, gdzie jesteś, bądź światłością świata. Tam spełniaj swoje powołanie. Tam wykonuj swoją pasję, jak dla Boga. Jeżeli Bóg powołał cię jako robotnika budowlanego, pracuj tak jak dla Boga. Bądź światłością tam. Jeżeli masz możliwość awansować, awansuj. Ale właśnie nie to jest sednem chrześcijaństwa. Sednem chrześcijaństwa jest to, abyś mógł pokazywać miłość Bożą i Bożą Ewangelię innym tam, gdzie jesteś. Jeżeli jesteś urzędnikiem, nie musisz wychodzić z tego. Bądź tam, gdzie jesteś, bądź Bożym światłem, bądź solą Bożą tam, gdzie właśnie Bóg ciebie postawił. Jeżeli masz pasję do nauki, realizuj tą pasję. Realizuj tą pasję i tak jak dla Boga, bądź awangardą w nauce, ponieważ chrześcijanin powinien być awangardą, powinien być właśnie tą światłością. Skoro mamy pracować tak jak dla Pana, to powinniśmy być najlepsi w tym, co robimy. Dlatego zachęcam Ciebie, abyś będąc tam, gdzie Bóg Ciebie postawił, w pracy, w domu, w rodzinie, gdziekolwiek, abyś był najlepszą wersją Ciebie. Nie żebyś kogoś naśladował, nie żebyś był zniewolony przez jakichś ludzi, ale właśnie w tej wolności, którą dał Ci Bóg, abyś właśnie był kimś najlepszym. Najlepszym, jakim możesz być, bo właśnie w ten sposób służysz Bogu i w ten sposób możesz świadczyć o Nim
i o Jego dobroci. Dlatego te wszystkie rzeczy, te społeczne, czy ktoś jest kierownikiem, urzędnikiem, robotnikiem, sprzątaczem, kimkolwiek, w Chrystusie to nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, jak wypełniasz to swoje powołanie jako chrześcijanin, będąc właśnie urzędnikiem, kierownikiem, robotnikiem czy sprzątaczem. To właśnie ma znaczenie. I do tego zachęca nas Paweł, żebyśmy byli wierni w Bogu, żebyśmy nie dali się niczemu zniewolić, żebyśmy nie dali się zniewolić jakiejś ideologii, nie dali się zniewolić ludziom, ale żebyśmy byli sługami samego Stwórcy, który powołał Ciebie do tego, byś był światłością świata, byś był solą w tym świecie. Niech Jemu, Bogu, będzie chwała, teraz i na wieki w Twoim życiu, przez to, co robisz. Amen.